Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jury oceniło wszystkie wieńce i pozwolę sobie odczytać protokół. Protokół Komisji Konkursowej Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego Rydlice 2023, sporządzony 27 sierpnia. Komisja w składzie: Maria Danuta Cetera, etnograf Muzeum Etnograficznego, oddział Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Pani Beata Rąpała, folklorysta, Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. I ja, Teresa Lisak, przewodnicząca. Po obejrzeniu i ocenie 18 wieńców dożynkowych gminy Rydlice, komisja postanowiła przyznać w kategorii wieńca tradycyjnego pierwsze miejsce i nagrodę finansową w wysokości 800 zł delegacji Budujemy Atmosferę, bo ten wieniec właśnie będzie reprezentował naszą gminę na dożynkach powiatowych. Czy odczytać już? Tak! Wieniec grupy wieńcowej Lipie Joniny. Drugie miejsce i nagrodę finansową w wysokości 700 zł każda delegacja wieńcowa z Ryglic, Stowarzyszenie Koła Pani Rygliczanki. I dwa równorzędne miejsca i nagrody finansowe w wysokości 600 zł delegacji wieńcowej z Jonin, Stowarzyszenie Nasze Dzieci. Oraz delegacji wieńcowej z Zalasowej Koło Rynkodzieła Artystycznego. Zanim dojdziemy do pozostałych wieńców w tej kategorii, pozwolę sobie przeczytać te główne miejsca w kategorii współczesnej. Pierwsze miejsce i nagrodę finansową w wysokości 700 zł otrzymuje delegacja wieńcowa z Ryglic, Galia Dolna. Brawo! Drugie miejsce i nagrodę finansową w wysokości 600 zł delegacji wieńcowej z Pistuszowej. Trzecie miejsce i nagrodę finansową w wysokości 500 zł delegacji wieńcowej z Lubczy na Dole. Wyróżnienia i nagrody finansowe w wysokości 400 zł każda delegacja wieńcowa. I tak, wieniec tradycyjny Koło Gospodyń Wiejskich Zalasowa. Paweł Wadas, Przysiółek Pole, Kowalowa. Delegacja wieńcowa Uniszowa. Sołectwo OSP Kowalowa. Gratuluję.
Ołtys i Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Wola Lubecka. Lubcza Budaki. Kapela Spod Kokocza Lubcza. Koło Gospodyń Wiejskich Kowalowianki. Publiczne przedszkole w Ryglicach. Wyrazy uznania dla pani dyrektor i dla zespołu opiekunek nauczycieli, które wdrażają ten piękny zwyczaj. Wiadomo, że przedszkolak wiele nie potrafi, ale wiele zapamięta i pewnie to zaowocuje w przyszłości. Wieniec współczesny, nagroda w wysokości po 300 zł każdy. Granice środkowe z Lubczy. I wieniec na górze i Piegów z Lubczy. Proszę Państwa, naszą gminę na dożynkach powiatowych będzie reprezentował wieniec z Jonin Lipie. Pozwolę sobie w imieniu całego jury wyrazić wyrazy uznania dla Państwa, że tyle trudu Państwo wkładacie, znacie się, znacie kanony. Jak wiemy, zbiory były trudne, ale Państwo się postarali i taka duża ilość pięknych wieńców pojawiła się na tymże konkursie. W późniejszej części będziemy się zachwycać naszymi gośćmi i wieńcami z zewnątrz również. Dziękuję. Ja zapraszam wszystkich jeszcze tutaj na chwileczkę do wspólnego zdjęcia. Szanowni Państwo, co prawda są miejsca, jest komisja konkursowa, no tak to wygląda, ale szanowni Państwo, ja z całego serca dziękuję wszystkim grupom wieńcowym, zarówno z gminy Ryglice, z mojej gminy, z naszej gminy, za to, że Państwo pracujecie, że co roku tych wieńców jest i do wieńców jest coraz więcej, także serdecznie Wam gratuluję i jeszcze raz dziękuję. Wygraliście dla mnie wszyscy. I również już gratuluję teraz wszystkim wieńcom powiatowym. Pan starosta będzie wręczał później Państwu nagrody, ale też wszyscy wygraliście za to, że tu jesteście i że wspólnie możemy zaprezentować Waszą ciężką pracę, bo wicie wieńcy też nie jest proste. Trzeba się poświęcić, trzeba poświęcić czas i również środki finansowe. Dziękuję Wam bardzo. Przyćmił trochę prezentację gminy Pleśna, to może drodzy Państwo, żebyście nie byli poszkodowani, jeszcze raz dwa słowa na temat przygotowanego przez Państwa wieńca. Wieniec prezentowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lichwina, wykonany z naturalnych materiałów w tradycyjnym kształcie, nawiązujący do tradycyjnych wieńców pogórzańskich. Tak prezentuje się wieniec dożynkowy gminy Pleśna. Bardzo dziękujemy. Przed Państwem prezentuje się wieniec z gminy Radłów.
Wieniec dożynkowy wykonany jest przez grupę wieńcową z Przybysławic w gminie Radów. Grupa jest wielopokoleniowa. Wieńce dożynkowe wije od kilku lat, wesoło przy tym spędzając czas i rozwijając umiejętności wicia wieńca. Wieniec jest symbolem urodzaju i dostatku. Wypleciony ze zbóż, owoców, kwiatów i ziół. Wieniec w kształcie korony, jak Państwo widzicie. W środkowej części wieńca znajdziemy upieczony z tegorocznego zboża chleb, który leży na serwecie symbolizującej szacunek dla chleba. Tak prezentuje się wieniec z gminy Radłów. Pięknie dziękujemy za jego przygotowanie i prezentację. Dziękujemy za brawa. Drodzy Państwo, chyba będą duże brawa teraz, tak? Duży wieniec, duże brawa. Duży wieniec, duże brawa, a duże brawa także dlatego, że to jest miejscowa grupa, czyli grupa reprezentująca gminę Ryglice, grupa wieńcowa Joniny Lipie. Naprawdę, jesteśmy pod wrażeniem, ciężki ten wieniec, prawda? No właśnie, spróbuję szybko i dynamicznie w takim razie, aczkolwiek z szacunkiem, zaprezentować Was. Wieniec dożynkowy przedstawia koronę dwupoziomową, zwieńczoną bukietem z kwiatów i ziół. W centralnym punkcie znajduje się chleb z tegorocznej mąki. Wieniec w całości pleciony jest metodą tradycyjną. Do jego wyplatania użyto wszystkie rodzaje zbóż. Zdobią go także liczne kwiaty, zioła m.in. zatrwian, wrotycz, macierzanka, jarzębina, kalina, gipsówka, barwinek. A głównym ozdobnikiem wieńca są kwiaty z kukurydzy. W dolnej części znajdują się także warzywa i owoce. Wieniec wykonywało kilka rodzin z Jonin, z przysiółka Lipie Duże, przy współpracy z sołtysem Jonin. Wielkie brawa, wielkie podziękowania. Daleko nie mieli, są z nami, cieszymy się Waszą obecnością. Reprezentanci gminy Ryglice. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, ta muzyka, która przygrywa, jest po to, żeby dać właśnie grupom wieńcowym czas na przejście. Także prosilibyśmy o troszkę przyspieszenie kroku, bo na horyzoncie nie widać kolejnej grupy. Orkiestra gramy, tak? Przed Państwem wieniec z gminy Rzepiennik Strzyżewski prezentuje się teraz. Wieniec przygotowany przez członków Stowarzyszenia Rzepiennik, Nasza przyszłość Rzepiennika Strzyżewskiego. W całości wieniec wykonany jest z materiałów naturalnych w oparciu o tradycję ludową. Grupę wieńcową stanowią wieniec przygotowany przez członków Stowarzyszenia Rzepiennik. W całości wykonany, przepraszam, zdublował mi się tekst, wykonany, powtórzę zatem jeszcze raz, z materiałów naturalnych w oparciu o tradycję ludową. Bardzo dziękujemy, można się mu przyjrzeć, fotoreporterzy zrobią zdjęcia. Liczna bardzo grupa, chociaż bywały wieńce większe, ten może do największych nie należy, ale jest bardzo uroczy. No i urocza bardzo grupa. Pięknie dziękujemy, prosimy o brawa, ukłon do publiczności. To była gmina Rzepiennik Strzyżewski. Bardzo dziękujemy.
Gminę Szerzynę zapraszamy. Przed Państwem przeogromny wieniec. Mężczyźni dźwigają go, sami mężczyźni, więc na pewno jest bardzo ciężki. Wyjątkowo duży, pokaźny, przepiękny. Gmina Szerzyny prezentuje teraz swój wieniec w kształcie korony. Wieniec wykonany został ze wszystkich gatunków zbóż podstawowych, czyli pszenicy, owsa, żyta, jęczmienia, orkiszu. Przyozdobiony jest, jak Państwo widzicie, kwiatami z ogrodów, jak też ziołami stosowanymi w ziołolecznictwie od wielu, wielu lat. Z wieńcem prezentuje się także chleb, wypieczony oczywiście z tegorocznych plonów. Przyjrzyjcie się mu Państwo, bo jest wyjątkowo okazały, wyjątkowo piękny. Grupa także damsko-męska pięknie się prezentuje w ludowych, przepięknych strojach. Pomachajcie Państwo, no super, kontakt z publicznością jest. Tak, to jest część Państwa pokazu artystycznego, dokładnie. Kontakt z publicznością należy nawiązać i puścić tak zwane oko do komisji oceniającej. Bardzo dziękujemy, gmina Szerzyny, Państwo się prezentowała. Orkiestra nam przygrywa, a my podczas właśnie słuchania muzyki zapraszamy już kolejną grupę z gminy Tarnów tym razem. Dziękujemy pięknie. Gmina Tarnów, tak jak wspomniałam przed momentem, teraz prezentuje swój wieniec. Prezentuje go grupa wieńcowa z Łękawki. Wieniec tradycyjny. Ma kształt, jak Państwo widzicie, korony. Podstawę wieńca dożynkowego stanowi koło, symbol kuli ziemskiej, opleciony kłosami jęczmienia oraz wianuszkiem z kwiatu zatrwianu, suszonych kwiatów oraz lnu. Z podstawy wznoszą się cztery pałąki, symbolizujące cztery strony świata. Udekorowane kłosami pszenicy, wąsatki. Z zewnątrz kuli wychodzą cztery języki, dostrzegacie je Państwo, zwite pszenicą orkiszową, którą zdobią suszone kwiaty, zatrwian, kwiaty z kukurydzy. Na szczycie czterech pałąków umieszczono koronę uwitą z lnu, zdobioną białym zatrwianem z czerwonymi suszkami, symbolizujące barwy narodowe. Na samej górze całego wieńca znajduje się także krzyż, upleciony ze słomy, spod którego wychodzi jęczmień, ukazując tym samym promiennie łaski. Sercem całego wieńca z kolei jest środek wykonany z owsa, pszenicy, na którym podłożony jest chleb wypieczony w tradycyjny sposób, który jest symbolem plonów i dostatku. Podstawę miejsca z chlebem dekoruje upleciono winogrono z Sitowia. Pięknie dziękujemy. To była gmina Tarnów i grupa wieńcowa z Łękawki. Brawa poprosimy na koniec. Teraz prezentuje się przed Państwem bardzo liczna, jak się okazuje, gmina Wierzchosławice, która przybyła z wieńcem dożynkowym wykonanym przez panie i panów z koła gospodyń wiejskich nad stawem w Rudce. Wieniec wykonany ma kształt korony o czterech ramionach, symbolizujących cztery strony świata. Ramiona i inne konstrukcje oplecione są kłosami zbóż, pszenicy, owsa, jęczmienia, prosa oraz lnu.
Całość przyozdobiona jest kwiatami oraz ziołami, w skład których wchodzą nawłoć, czarnuszka, wrotycz, przegorzan, amarantus, jarzębina. Wieniec zdobią pierniki jako symbol bogactwa. Wszystkie elementy łączone są za pomocą lnianych nici. Zboża zostały zebrane przez członków koła gospodyń. Wieniec dożynkowy mówi nam krótko: dziękuję za plony. Brawa dla grupy z gminy Wierzchosławice, dla pań i panów z koła gospodyń wiejskich nad stawem, przypomnę, w Rudce. Bardzo dziękujemy. Tak, drodzy Państwo, teraz wracamy do naszego programu. Przed Państwem już prezentuje się gmina Wietrzychowice tym razem. Pan starosta macha i uśmiecha się. Nie bez kozery, wiadomo dlaczego, a dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że pan starosta Roman Łucarz jest po prostu mieszkańcem gminy Wietrzychowice, ale nie zasiada w komisji oceniającej wieńce, żeby była jasność. Wieniec, który Państwo widzicie, wykonany jest przez grupę wieńcową z Nowopola. Wieniec w formie tradycyjnej, upleciony z 4 rodzajów zbóż: owsa, pszenicy, jęczmienia, pszenżyta. Wzbogacony jest kwiatami, ziołami, jarzębiną, owocami oraz warzywami. Dziękujemy serdecznie przedstawicielom gminy Wietrzychowice. Dotarła do nas grupa wieńcowa z gminy Wojnicz. Przyprowadzili ją mieszkańcy, wieniec przyprowadzili, przynieśli mieszkańcy Biadolni Radłowskich. Wieniec w kształcie korony. Wieniec został uwity przez panie z koła gospodyń wiejskich, ekobabki z Biadolin Radłowskich, wykonany z 4 rodzajów zbóż: pszenicy, jęczmienia, owsa oraz żyta. Zakończony jest wiechą, gdzie centralne miejsce zajmuje wrotycz, nazywany zielem Matki Bożej. Wieniec udekorowany jest suszonymi kwiatami, zatrwianym kocanką, przegorzanem, miechunką, prosem, pszenicą, a także świeżymi kwiatami, m.in. jarzębina, kalina, zioła, lawenda, czarnuszka, wrotycz i nawłoć. Oprócz bogactwa ziół, kwiatów, w wieńcu swoje miejsce znalazł chleb, owoce i warzywa. I tak mówią o sobie mieszkańcy gminy Wojnicz: ten oto chleb i wieniec składamy jako dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne plony, prosząc jednocześnie o dalszą opiekę nad rolnikami oraz o to, aby nie dotykał nas problem głodu. Gmina Wojnicz, wielkie brawa!
dotarły do nas przeurocze panie z gminy Zakliczyn. Zakliczyn, tej gminy nad Dunajcem, i prezentacja i opis tego wieńca będzie nietypowy. Będzie nietypowy, bo będzie pisany wierszem. Z łąk zioła pozbierane, z pól, zbóż rodzaje wszystkie. Z ogrodów winorośle i dary kwiatów okazałe. Prace rąk niesamowite, by wyszło dzieło, już dawno odkryte. Bo jego postać dla wszystkich jest oczywista. Tu jest Bóg i honor i ojczyzna, a dla nas ocena najwyższa. Spójrzyjcie na to dzieło nie tylko oczami, ale także własnymi odczuciami. Gmina Zakliczyn, dziękujemy. Można powiedzieć, że nie przyszli, ale prawie przypłynęli. Gmina Żabno. Tak, drodzy Państwo, wieniec bardzo nietypowy, bardzo się wyróżniający, inny niż pozostałe. Wieniec współczesny, wykonany przez mieszkańców sołectwa Łęk Tarnowski. Wieniec, jak powiedział Sebastian, przybrał postać łódki symbolizującej Arkę Noego, a maszt z gołębicą, z gałązką oliwną symbolizuje pokój między Bogiem i ludźmi. Materiały wykorzystane do przygotowania tego wieńca to oczywiście zboża, warzywa, kwiaty polne, słonecznik, trawy ozdobne, len i rzepak. Tak prezentuje się, drodzy Państwo, wieniec przygotowany przez mieszkańców sołectwa Łęk Tarnowski. Pięknie dziękujemy. Gmina Żabno, bardzo Wam dziękujemy. Gramy! Kapela Ludowa Zalasowianie, dla nich też należą się brawa. Nie tylko grupom wieńcowym, ale oczywiście Zalasowianom również. Bardzo Wam dziękujemy za pomoc, za to, że swoją muzyką pomagaliście grupom wieńcowym tutaj w naszej prezentacji. Serdeczne dzięki. Drodzy Państwo, przypomnę, że bardzo sprawnie przeprowadziliśmy 22. powiatowy przegląd wieńca dożynkowego. On po raz pierwszy odbywał się w takiej formule, a mianowicie nie było ośpiewania wieńców. Wieńce prezentowane były przed sceną. Plus tego jest taki, że mogli Państwo robić zdjęcia i byli Państwo bliżej tych cudów, bo do tej pory widzieliście z odległości kilku metrów, a teraz mogliście to praktycznie dotknąć. Tak, przedtem też na wieńce spoglądała komisja. Państwo mieliście troszkę spoglądanie bezpośrednio na ten wieniec utrudnione, a teraz dokładny opis. Wiedzieliśmy, jaka jest inicjatywa osób, które przygotowywały wieńce. Wiemy też, wiedzieliśmy, co chcieli nam przez ten wyraz artystyczny zawarty w wieńcu opowiedzieć. Mamy nadzieję, że ta forma nowoczesna przypadnie Państwu do gustu i że pozostanie z nami przez kolejne lata. Te wieńce są, drodzy Państwo, jeszcze tutaj na terenie naszego placu, także jeśli chcielibyście Państwo o coś zapytać może ich twórców, porozmawiać, przyjrzeć się im z bliska, albo po prostu porobić sobie pamiątkowe zdjęcia na dzisiaj też tak zwane modne social media, niektórzy na Instagrama, niektórzy na Facebooka. Myślę, że to będą piękne pamiątkowe zdjęcia, to serdecznie zapraszamy. Chciała, żebyśmy zrobili to my, ale my byliśmy nieugięci, pani zrobi to najlepiej. Będzie to niespodzianka od pani Marii,
dla Państwa, dla wszystkich uczestników naszych 22 drużynek powiatu tarnowskiego. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Jestem mieszkanką Bistuszowej i Krakowa, a oczywiście mieszkanką tej gminy, której jestem dumna. I cieszę się z tych powiatowych dożynków, że mogę tutaj przeczytać o tych cudnych dożynkach. W Ryglicach jest tak pięknie, że aż serce się raduje. Serdeczną mamy nadzieję, że nic tego nie popsuje. Święty Florian na rynku czuwa nad miastem z konwią w ręku. Serce szczerze przed pożarem mieszkańców i budynków. Ryglice to miasto młode, lat 20 liczy sobie. Florian całą dobę poprawia rynku na urodę. Czaruje oczy przechodniów rodzinka w tej fontannie. Szkoda, bo statusiem wyglądałaby ładniej. Lecz co ma tato począć, gdy roboty tu nie ma? Musi wyjeżdżać z Polski, by dać rodzinie chleba. Dożynki gminne to święto, powiatowe teraz. Święcenie darów ziemi i nieba, owoców, zboża i wieńców i daru Bożego chleba. Pan burmistrz zadbiał, by radość w gminie była, aby po ciężkiej pracy ludność się wesoło zabawiła. Mieszkańcy wszyscy pracowali na piękne to wydarzenie, by było miło i wesoło jak prawdziwej rodzinie. Pomysłowe dziewczyny i chętni gospodarze swoje plony i serca niosą wszystkim w darze. Wszystkim serdecznie dziękując, z radością uczestniczymy, ciesząc się ze wszystkimi, chętnie się zabawimy. Pozdrawiam cały powiat, całą gminę i wszystkich mieszkańców znajomych. Kocham Was i świat cały i pokoju życzę i miłości. Pięknie Pani dziękujemy za te słowa i za wiersz. Bardzo dziękujemy. Dużo dobrego dla Pani. Drodzy Państwo, na scenę powoli zmierza Młodzieżowa Kapela Ludowa spod Dęba, a to dlatego, że w ramach dożynek odbywają się imprezy Pasieki Miód w kuchni i tradycje kulinarne powiatu tarnowskiego w ramach projektu województwa małopolskiego pod nazwą Małopolska Pszczoła 2023, a także Smaki Mojego Domu, tradycje kulinarne powiatu tarnowskiego w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencji edycja 2023. Projekty realizowane są przez Tarnowską Organizację Turystyczną, dlatego właśnie w ramach tych projektów usłyszycie Państwo zespoły, które omilą nam czas muzyką i śpiewem. Jako pierwszy wystąpi przed Państwem zespół, a raczej Młodzieżowa Kapela Ludowa spod Dęba. Bezpośredni pokoleniowy przekaz tradycji muzykowania ludowego urzeczywistnił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dzięki systematycznie realizowanym działaniom w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach, filia w Zalasowej. Owocem kilkuletniej pracy jest istniejąca od 2016 roku dziecięca, a od 2018 roku młodzieżowa kapela ludowa spod Dęba pod kierownictwem prowadzącej zajęcia pani Anni Węc-Zabawa. Brawa! Należą się, tak. Dzięki temu możliwe było stworzenie tradycyjnego składu kapeli, przyczyniając się do upowszechniania muzyki tradycyjnej z pogranicza regionów Krakowiaków Wschodnich i Pogórzan. Kapela dba o zachowanie tradycyjnych melodii, przyśpiewek, krakowiaków, oberków, polek, walczyków, jednym słowem unikalnego dziedzictwa regionu. Bierze udział w wielu koncertach, przeglądach, festiwalach, a także w konkursach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. A jak się prezentuje, usłyszycie i zobaczycie Państwo już za moment. Młodzieżowa Kapela Ludowa spod Dęba. Thank you.
Proszę Państwa, i tak się toczą 22 dożynki powiatu tarnowskiego. Już za chwilę podniosła uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych. Będą to medale zasłużone dla kultury, a także zasłużone dla rolnictwa, ale to jeszcze za kilkanaście minut. Podzielę się z Państwem taką troszkę osobistą refleksją, ponieważ przygotowując się do tych dożynek w dniu wczorajszym, wyciągnęłam z szuflady wiersze mojej babci, która bardzo kochała wieś, pochodziła z wsi. Dokładnie była mieszkanką Starej Jastrząbki w powiecie dębickim w gminie Czarna. I babcia napisała wiersz zatytułowany Tęsknota za wsią. Jeśli Państwo pozwolicie, mamy teraz chyba taką chwilkę czasu,
to króciutko przedstawię ten wiersz, bo mnie osobiście, jak go czytam, to głos drży, co już pewnie troszkę słychać, ale może Państwu też przywoła takie dziecięce wspomnienia, spotka się z taką tęsknotą za wsią, za dzieciństwem. Tak, jeszcze tylko przesuniemy się troszeczkę, pozwolicie Państwo do cienia, w lewo troszkę. O. Okej, bardzo dziękuję. Wioseczko ty moja, tu się urodziłam. Tu, po twojej ziemi, chodzić się uczyłam. Pierwszy wiatr mnie owiał, tu, od twego pola. Twoje grzało słońce i karmiła rola. W wilgotnej trawie pośród bosych dziatek poznałam tu pierwszy twój łukowy kwiatek. Pierwsze pocałunki, co mam tu na czole, dała mi mateńka wychodząca w pole. Szorstką ręką gładził moje pierwsze włosy spracowany ojciec, gdy wracał od kosy. Widziałam twych ludzi, szarych i zmęczonych, z twardymi rękami i czołem spoconym. Zegar nie odliczał im godzin do spania. Noc spędzała z pola, a świt już zaganiał. Wioseczko ty moja, z twoim trudnym życiem, wspominam cię zawsze z mocnym serca biciem. Nie ma dnia i nocy, co by myśli moje nie biegły na pola i łąki twoje. Co by nie szły rzeczką albo czarnym lasem, przydawały smutku, aż łzy lecą czasem. Taka, drodzy Państwo, może sentymentalna troszkę refleksja za taką polską prawdziwą wsią, za prawdziwym domem, matczyną troską, miłością, opieką ojcowską, czyli za takimi wartościami, które cenimy sobie do dnia dzisiejszego i pięknie również w tych tradycjach dożynkowych z pokolenia na pokolenie przekazujemy. Bardzo dziękuję, Kasiu, za tą osobistą taką refleksję, wiersz. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, docierają do nas kolejni goście. Była część oficjalna, były wystąpienia. Nie było z nami wtedy senatora pana Jerzego Wiatra, był na innej uroczystości, przepraszam, Kazimierza Wiatra oczywiście był na innej uroczystości, ale jest pan z nami teraz. Cieszymy się pana obecnością. I witamy serdecznie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus przyznał rolnikom z powiatu tarnowskiego odznakę honorową Zasłużony dla Rolnictwa. Zapraszamy panią poseł na Sejm, panią Annę Pieczarka, by wręczyła rolnikom z powiatu tarnowskiego odznakę honorową Zasłużony dla Rolnictwa w imieniu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa. Zapraszamy także starostę tarnowskiego, pana Romana Łucarza, i burmistrza Ryglic, pana Pawła Augustyna, aby towarzyszyli pani poseł w tej miłej uroczystości. Drodzy Państwo, zapraszamy tutaj do nas i są z nami także oczywiście odznaczeni. Zapraszam pana Adama Fijołka, przypomnę, to tegoroczny starosta dożynek powiatu tarnowskiego. Zapraszamy także pana Antoniego Dąbrowskiego. Czy pan Antoni jest z nami? Jest. Zapraszamy pana Józefa Piątka. Czy pan Józef Piątek jest z nami? Tak, zmierza. Tak, zapraszamy również pana Romana Sokołowskiego. Czy pan Roman Sokołowski jest z nami, drodzy organizatorzy? Jest pan Roman. No to martwiliśmy się, ale już się nie martwimy. Dobrze. Państwo podejdą tutaj troszeczkę bliżej. Drodzy Państwo, Zasłużony dla Rolnictwa to wyróżnienie, które przyznaje minister rolnictwa i rozwoju wsi. A ponieważ kiedy indziej, jak nie na dożynkach, wręczać tego typu odznaczenie? Tylko tutaj, tylko dzisiaj w Ryglicach. My przesuniemy się na bok. Pani poseł Anna Pieczarka wręczać będzie w asyście pana starosty, a także pana burmistrza te przepiękne wyróżnienia, a my będziemy w międzyczasie przedstawiać naszych odznaczonych rolników. Ja przypomnę, że pan
Adam Fijong. Od 30 lat wspólnie z żoną Renatą prowadzą gospodarstwo rolne. W latach 90. przejęli 2,5 hektarowe gospodarstwo po rodzicach, które powiększyło się aż do 83 hektarów. W tym mamy 38 hektarów użytku własnych i 45 hektarów dzierżawy. Kolejnym odznaczonym jest pan Antoni Dąbrowski. Pan Antoni wraz z żoną Jolantą prowadzi gospodarstwo rolne od 1991 roku. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję ekologicznych upraw oraz hodowlę owiec. Jego wielkość to 15 hektarów. Państwo dąbrowscy wraz z upływem lat systematycznie modernizują swoje gospodarstwo, nabywają nowe maszyny rolnicze, a także udoskonalają budynki inwentarskie. Serdeczne gratulacje. Kolejny odznaczony to pan Józef Piątek. Prosimy bardzo. Pan Józef Piątek wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne od 1983 roku, które z kolei ukierunkowane jest na hodowlę świń. Pasza dla zwierząt jest pozyskiwana z własnych upraw. Wielkość gospodarstwa wynosi 9 hektarów. Pan Józef wraz z upływem lat systematycznie modernizował swoje gospodarstwo, nabywając nowe maszyny rolnicze oraz budując dodatkowe budynki gospodarcze. Serdeczne gratulacje od pana starosty i pana burmistrza. I pan Roman Sokołowski w imieniu ministra rolnictwa honoruje pani poseł Anna Pieczarka. Pan Roman wraz z żoną prowadzi 14-hektarowe gospodarstwo rolne w miejscowości Lubcza. Gospodarstwo ma profil rolniczo-roślinno-zwierzęcy. Stanowi główne utrzymanie rodziny pana Romana. Wzorcowo prowadzone gospodarstwo daje przykład innym rolnikom, jak należycie prowadzić efektywną i ekologiczną uprawę roli. Dobrze, jeszcze do wspólnego zdjęcia prosimy tutaj do przodu sceny odznaczonych wraz z panią poseł, z panią burmistrzem i z panem starostą. Pani poseł do środka, dokładnie. Drodzy państwo, to było odznaczenia zasłużone dla rolnictwa, które w imieniu ministra rolnictwa wręczyła pani poseł Anna Pieczarka. Bardzo dziękujemy. Pani poseł Anna Pieczarka wręcza odznaczenia zasłużone dla kultury polskiej. A zapraszamy do nas panią Martę Piątek, a także pana Zbigniewa Kumięgę. Czy odznaczeni są gotowi? O tak, zmierza do nas. Pani Marta już zmierza, pani Zbigniew Marta również. Zapraszamy do nas. Pani Marta Piątek i pan Zbigniew Kumięga. Drodzy państwo, w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego pani poseł honoruje panią Martę Piątek. Krótka biografia, bardzo proszę, Kasiu. Pani Marta Piątek z domu Wójcik urodziła się w Kowalowej, jest mieszkanką miejscowości Joniny w gminie Ryglice. Od młodości interesowała się sztuką, co wiąże się z tradycjami rodzinnymi. Była przez kilkanaście lat związana z zespołem ludowym w kuźni u Kowala, w którym śpiewała i brała udział w przedstawieniach obrzędowych. Jej prace artystyczne zdobyły wiele wyróżnień. Współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami, m.in. z Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach. Brawa dla pani Marty. Gratulujemy serdecznie. A teraz pan Zbigniew Kumięga. Pani poseł, bardzo prosimy. Pan Zbigniew Kumięga urodził się i mieszka w Lubczy w gminie Ryglice. Od najmłodszych lat angażuje się społecznie i artystycznie. Tworzy wieńce, maluje i odnawia przedmioty. Uczestniczy w przedstawieniach teatralnych, śpiewa i gra na instrumentach. Jest, dodam, także współzałożycielem grupy śpiewaczej męskiej Lubcoki i kapeli ludowej Spod Kokocza. Też brawa dla naszego kolejnego gościa, dla pana Zbigniewa Kumięgi. Chwila dla reportera oczywiście, pamiątkowe zdjęcie. Wszystkich prosimy o uśmiech.
A Państwa prosimy o brawa na koniec, dla zasłużonych. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz, dokładnie, braw nigdy za dużo.